kochani, witajcie z gminy Rusiec. Jestem właśnie na przejeździe kolejowym. Często tutaj bywa szef, wtedy są to filmy niebe. Dzisiaj tak się składa, że jestem tutaj ja. I jest tutaj piękny przejazd, co prawda niestrzeżony, ale ktoś tam na pewno mnie obserwuje i zastanawia się, czemu tutaj jakaś pani chodzi po torach z telefonem. No ale mówi się trudno. Wszystko dla miłośników naszego kanału. Niestety o tej godzinie nie spodziewałabym się tutaj żadnego pociągu, czegokolwiek. Niemniej jednak zawsze mamy taki, prawda, z szefem nawyk, że jeżeli jesteśmy przy torach, to trzeba wyjąć sprzęt i uwiecznić. To piękne miejsce. Jak widzimy, pociągów nie ma, są za to wszechobecne samochody. Pozdrowienia z gminy Rusiec. Jedziemy sobie właśnie samochodem marki Mercedes, model najnowszy. I właśnie filmujemy. Tutaj niestety zastanawiacie się Państwo, czemu ten obraz tak skacze. Ano dlatego, że niestety ta droga wzdłuż torów jest taka nieco wyboista, ale tory widać, może takie ujęcie nieco inne. Tutaj niemalże wsadzam szefowi telefon do nosa, chcąc utrzymać prawidłową widoczność, ale co tam. Fajnie by było, jakby teraz coś tu jechało, niestety nie zapowiada się na to. Och, szefie, czy nie można jechać naprawdę jakoś lepiej? No niestety nie. Niestety nie, trudno. To taki wczesno-wrześniowy wypad nasz do Ruśca. Przyznam, że jestem niezwykle podekscytowana tym faktem, bo w Ruścu po prostu nigdy nie byłam. Cóż tu widzimy? Jakiś strach na wróble? Zaraz tutaj Państwo zobaczycie. Ktoś poprzywiązywał tutaj jakieś niebieskie kawałki, jakiś torab? Po cóż to? Jedziemy. Dla zainteresowanych alternatywnymi źródłami energii, proszę bardzo, tutaj mogę pokazać wiatraki, które się kręcą. Jest ich całkiem sporo. Przyznam, że raz kiedyś, dawno temu, podczas jednej z naszych wycieczek z szefem, właśnie stałam pod takim wiatrakiem i to było takie dziwne uczucie, jak te skrzydła wiatraka robiły takie szur. No ale cóż. Żebym tutaj ten telefon nie wypadł, bo by mnie szef na mnie nakrzyczał, bo tutaj pragnę też wyjaśnić, że wszystkie filmiki w zasadzie są nagrywane telefonem szefa, ponieważ mój telefon, no cóż, to jest właśnie mój telefon, no nie zawsze daje radę. A cóż tam widzimy na horyzoncie w ogóle? Tutaj będzie kolejny przejazd. Tutaj szef zapowiada kolejny przejazd kolejowy. To ja z kategorii A, z drużnika. Tak, kategorii A, tu jak nam szef wytłumaczył właśnie, czyli posiadający drużnika. Zawsze mi się w ogóle marzy, żeby zrobić wywiad z takim drużnikiem. Swego czasu moja ciocia mieszkała koło jednego z przejazdów kolejowych w Łodzi i z tego co pamiętam, my, zarówno ciocia, może nawet bardziej wujek, byli bardzo zaprzyjaźnieni z tymi drużnikami. Znaczy z drużnikami, prawda, bo zapewne było to nieco więcej osób. Ale tutaj, prawda, widzimy ten oto budynek. A tutaj co rośnie? Kukurydza! O, tu jeszcze samochód jeździ. No niestety ruch tu jest bardzo duży. Szef dzisiaj taki rozgadany, to może niech teraz przejmie pałeczkę i skomentuje ten piękny widok. No szefie, lecimy. Ale który? Obojętny. No niestety mamy bardzo duży ruch. To co, zrobimy chwilę cięcie do czasu przejazdu. Tak. Nie, tutaj szef mówi, żeby zatrzymać, ale nie. Tutaj trzeba też pokazać, że nie tylko koleją się podróżuje, ale również samochodami. Tych samochodów niestety jest wszędzie bardzo, bardzo dużo. O, chyba zaraz skręcimy, tak szefie? Musimy poczekać. No, przy okazji możemy tutaj zobaczyć, jakie samochody i tutaj jechał jakiś dostawczak z węglem, a tam stoi, co tam stoi na tym? Co tam, szefie? Węgiel. Co tam stoi? Co tam stoi? Pociąg z węglem tam stoi, to może poczekamy na niego, co? O, tu mamy pewien z marketów popularnej sieci, ale nie będę może pokazywała, bo chyba będzie, że jakąś reklamę uprawiam. Chociaż muszę przyznać, że
koniec. Znaczy, tylko dokończę poprzednią myśl. Szef po prostu zawsze stara się zabawić te panie jakąś rozmową. No, a tam, co to za góra jest, szef Jezu? Tam było widać odkrywkę szczerców. No muszę powiedzieć, że takie uczucie bardzo dziwne, bo ja w ogóle się nie spodziewałam, że coś takiego zobaczę. Po prostu nie byłam przygotowana psychicznie. Co to jest za tu jakiś domek baby Jagi? Ja nie wiem, wracam. W ogóle bardzo lubię być tak właśnie poza miastem, tak widać to życie jest tutaj takie spokojniejsze. O widzicie, czy widzicie Państwo tą właśnie odkrywkę szczerców? Byłam kiedyś w Szczercowie, nawet z obecnym tutaj szefem. Odwiedzaliśmy przy okazji ciocię szefa, która jest no, bardzo znaną osobą, nie mogę powiedzieć kim konkretnie, aczkolwiek pełni bardzo ważne stanowisko, takie bym powiedziała, no, że wszyscy tą panią znają, że tak, że nawet byłam zdziwiona, że kiedy nie do końca mogliśmy trafić do miejsca pracy cioci, zapytaliśmy pewnych panów stojących pod budką z piwem o miejsce pracy cioci, to bez po prostu, bez zastanowienia wytłumaczyli nam, czy to się idzie. No. Czy to już jest, rozumiem, Szczerce? Znaczy ten, to może zatrzymajmy się. Tak, tak, co za piękne miejsce. Zaraz widzimy też kościół. Nie wiem jak Państwo, ja to mam zawsze takie wzruszenie, jak jestem w jakimś miejscu, gdzie jeszcze nie byłam. To jest taki, prawda, wybrawa, to jest nas. Tak. Tu widzimy, prawda, tak, jest kościół. Wieża góruje nad okolicą. O, jedzie jakiś samochód, piesek, chyba pani właściciela. Prawda? Zajeżdżamy, sklep monopolowy. No cóż, tak już urok takich miejsc. Lody włoskie. Sala przyjęć. No dobrze, na razie. Wrócimy do filmowania za parę minut.